Dzień dobry, ja wróciłem z urlopu, więc teraz mogę się tym zająć. Jakieś 2,5 tygodnia temu publikowałem taki post, bodajże też u siebie, muszę sprawdzić, ale na forum Żurawie Wieżowe Praca. Na tym poście wskazywałem, że firma Lambor ma zadłużenie około 330 tysięcy złotych. Oczywiście było tam jakieś jęczenie ze strony pracownika firmy, że tak nie jest, że nie tyle. Dobra, udowodniłem wtedy, iż w samym KRD, jeżeli wpiszemy, mamy zaległości na 162 821. Teraz do tego KRD można by było wpisać jeszcze 120 tysięcy następnych, ale powoduje to dłuższe wyciąganie tych pieniędzy i prawnik zalecił, żeby zrobić troszeczkę inaczej. Jeżeli sobie podkładacie, już macie 280, do tego dochodzą jakieś pomniejsze firmy, które na przykład w KRD nie występują, a też jakby firma Lambor ma zadłużenie u nich. Dzwoniłem do firmy Lambor, do szefa, prosiłem o jakieś ogólne oświadczenie, co w tej sytuacji będzie robił, czy będzie płacił pieniądze, czy nie, jak firma ma podejść do tego wszystkiego. No dałem się po prostu wypowiedzieć. Ale takiego oświadczenia nie dostałem. Może po prostu nie umieją go napisać. No ale dobrze. Firma twierdzi, że na przykład budowy im nie płacą lub operatorzy ich oszukują, typu na przykład zamontowali liczniki godzin, no to wtedy operatorzy nie wciskają grzyba i ten licznik jakby cały czas chodzi. No i jak to wszystko rozliczyć? Przecież 24 godziny na dobę żuraw nie chodzi. Nie, nie działa. Czyli sami operatorzy też oszukują. Jeżeli patrzeć na całą tą branżę, to co pokazałem przez 4 lata, to jest pełno kombinacji. Tu mamy taki przykład następny. Jeżeli teraz ktokolwiek chce współpracować z firmą Lambor, to dobrze by było, byście umawiali się tak, że budowa wam płaci, a nie firma Lambor, na której są na przykład komornicy. Bo jeżeli macie sami komorników, bo niektórzy operatorzy mają, no to chyba wiedzą, że jak zarobicie, to najpierw wchodzi komornik, a później dopiero jacyś inni interesanci. Czy ci, co powinni na tym wszystkim zarobić. Zatem, jeżeli chcecie pracować firmą Lambor, żeby jej nie położyć na łopatki, no to możecie, owszem, ale niech firma budowa płaci wam bezpośrednio. Jeżeli położymy tą firmę, no to będzie problem z wyciągnięciem jakby pieniędzy przez tych, u których zalega. Lepiej by było, żeby ona trwała, ale musi się zobowiązać do tego, że wszystko będzie wypłacone. Od czego to się zaczęło? Zaczęło się od jednego ukraińskiego operatora, któremu pośrednik nie zapłacił. Owszem, jak zwykle, umowa śmieciowa, no, koperta, takie inne rzeczy. Pośrednik też zaległości miał, wypłacił to, co mógł, ale no, żeby wypłacać wielu operatorom, to trzeba mieć trochę dużo pieniędzy, a skoro firma nie płaci za pracę operatorów, no to też są problemy. I teraz, jak dobrze widzimy, to układy zbiorowe wprowadziłyby coś takiego, że jeżeli firma ma problemy, no to wypada jakby z tego grona firm, które mogą startować w przetargu, czyli sama dba o to, żeby zaległości nie mieć. Lub sądzi się z tymi firmami czy budowami, które te zaległości narobiły, jeżeli budowy nie płacą. I sama budowa wtedy no, ma troszeczkę gorzej i nie ma prawa do startowania w przetargu, skoro nie płaci swoim podwykonawcom. O to chodziło właśnie w odpowiedzialności łańcuchowej. A tak, póki tego nie mamy, no to się dzieją rzeczy takie, że operatorzy walą z biodra na pośredników, jacy to oni są źli, niedobrzy, coś tam i różne rzeczy wymyślacie. Na przykład żona kopra już nie wie, jak odpowiadać na te ogłoszenia matrymonialne, które otrzymuje. Pośrednicy między sobą się żrą z właścicielami żurawi i tak macie burdel. To, że jest burdel, to pokazuje od 4 lat, ale teraz tak jest dobitnie i sami teraz widzicie, że jest dość spory problem. Jeżeli jedna firma nie płaci, to wielu operatorów ma po prostu problemy, czy nie ma co do gara włożyć. Uregulowanie tego wszystkiego i legalność daje właśnie szansę, że jak pracujecie, to dostajecie swoje pieniądze, wiecie za co. I jeżeli firma ewidentnie coś kombinuje i nie płaci, to wypada z rynku i nie ma pracy. Dlatego byłoby to dużo lepsze. Teraz, to była firma Lambor. Jedziemy następne. Cyk, film najnowszy.
Jak to się nazywało? Patyk, szef firmy Master, pisze o mnie jakieś głupoty, że zapłacił mi za zastępstwo, ale nie umie tego udowodnić potwierdzeniem nadania blika lub też skanem przelewu bankowego. To wam opiszę, kim jest ten typ i dlaczego nie płaci ludziom. Nie tylko operatorom, ale też innym uczciwym firmom z naszej branży. To jest tekst, który można znaleźć także dzisiaj na jednym z forów żurawiowych o firmie Master, tak? No. Czyli ilu was jeszcze uzbierać? Jeszcze może ktoś się zgłosi, kto nie płaci. Sam wam powiem. Dobra. Henia pamiętacie? No to za jakieś 2 tygodnie uprawomocni się wyrok, który przeczytam wszystkim i udowodnię, że Heniu to nie jest taka też klarowna osoba i też zapomina płacić. Zatem mamy już 3 jakby takie powody do wskazania, że ta branża jest chora. Co zrobi firma Lambor? Nie wiem. Ja poprosiłem grzecznie, ale ja długo czekać nie będę. Nie będę się także dawał wodzić za nos. Zatem na YouTubie będzie upubliczniony film, jak widzicie. Mogą się ustosunkować do tego wszystkie podmioty, które zostały wymienione, czy też operatorzy, czy też pośrednicy, czy też firmy, które mają żurawie. Może jeszcze się coś z tego znajdzie. I tu dobrze by było, żeby, bo pojawia się jeszcze sprawa tego całego Anatolija, nie? W tle. Pyskuje, szkoli ludzi, ja jestem konfident i to tamto, siamto, tamto. Jeżeli na przykład przyjeżdżacie do Polski pracować, to dobrze by było, żebyście pracowali zgodnie z naszym prawem. Jest coś takiego i Mencen teraz będzie promował to w swojej kampanii, że Ukraińcy za bardzo się rozbezwili w Polsce i wykorzystują nasze prawo, żeby szczuć na Ukraińców. Różnica między mną a Mencenem jest taka, że on będzie ich szczuł, albo na nich szczuł i na tym będzie budował jakby swoje poparcie polityczne, a ja pokazuję też, że czy Polacy, czy Ukraińcy wykorzystują nasze prawo, które trzeba faktycznie zmienić. I teraz, jeżeli idziecie do pośrednika i umawiacie się z nim na mordę, że będzie pan płacił w kopercie, to no niestety nie ma w prawie żadnego przepisu, który zmusi pracodawcę do tego, żeby wam właśnie tą kopertę wypłacił. Nie? Skoro macie na umowie, dostajecie to, co na umowie. Jeżeli robicie sobie taki patent, że to wy naciskacie na pracodawcę, że mam właśnie taką umowę wam ma dać, przepraszam, ja już zapominam słów, taki burdel, to nie ma na to przepisu, żeby to wyegzekwować. Owszem, niektórzy z was, widzę, sobie wzięli do serca to, co mówiłem o abolicji, ale abolicja miała działać wtedy, czyli 2 lata temu, gdy to wprowadzano. Jeżeli teraz operator świadomie idzie w taką stronę, że chce właśnie szarą umowę, czyli koperta, to nawet zgłaszając do Państwowej Inspekcji Pracy swojego pracodawcę, jeżeli pracodawca troszeczkę ma wreszcie oleju w głowie, albo na przykład ogląda moje filmy, to żaden problem może zanotować sobie w postaci screenshota albo nagrania rozmowy telefonicznej, kto wyszedł z inicjatywą, żeby właśnie tak pracować. Bo jeżeli zrobi to pracodawca, owszem, możecie zgłaszać i pewnie w inspekcji pracy inaczej będą na to patrzeć. Ale jeżeli wasz pracodawca w sądzie pracy, czy już dalej, w pozwie cywilnym na przykład, udowodni wam, że to wy wychodziliście z taką inicjatywą. On z jednej strony był zmuszony do tego, żeby wziąć jakiegokolwiek operatora, bo no nie ma, no nie chcą pracować, cokolwiek, i zgodził się na coś takiego, to on odpowiada za to, że się faktycznie zgodził, bo zgodnie z prawem musi was zatrudnić legalnie, ale jak idziecie i na przykład pół roku czy rok pracowaliście właśnie na czymś takim, że na szaro braliście kopertę, a później coś wam się nie podoba i zgłaszacie swojego pracodawcę, to dobrze by było udowodnić, że to
on wam narzucił taką umowę, a nie wy wyszliście z taką inicjatywą. Zatem i ukraińscy operatorzy, którzy cwanie przyjeżdżają do Polski i w ten sposób umawiają się z pośrednikami, że wszystko chcą do łapy, przecież ich nie interesuje niektórych to, że będą tu żyć czy nie, i zamiast płacić tu podatki, to lepiej jakby wydadzą u siebie. Zatem to też jest plaga i nie, że szczuje na Ukraińców, tylko to się nie spodoba całej reszcie, a na pewno związkowi zawodowemu operatorów, gdzie są zrzeszeni operatorzy i polscy, i ukraińscy. Bo w tym momencie to jest właśnie psucie branży. Jeżeli ktoś tak pracuje, to no, może pośrednicy też pójdą po rozum do głowy, bo w Państwowej Inspekcji szykują się dość spore zmiany. Będą musieli Ukraińców teraz zatrudniać na umowie o pracę, a nie zleceniówkach. Z tymi jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi też Państwowa Inspekcja Pracy zwróci na to uwagę. 2 lata temu, gdy ja nasłałem w pewnym sensie te wielkie kontrole, było ich tam 200 kilka, i ja pomagałem w tych kontrolach, to Państwowa Inspekcja Pracy też sobie zanotowała, że operatorzy ją oszukiwali. Jawnie kłamali lub bronili swojego pośrednika. I no sorry, ale jak na nich plujecie w taki sposób, to oni też to pamiętają. A teraz mają dostać do tego narzędzia i nie będą się z wami szczypać, że wy pracujecie sobie na jednoosobowej działalności gospodarczej, tylko wam przemianowują na umowę pracy. Może właśnie takim sumptem dojdziemy do tego, że wreszcie zrobimy porządek w tej branży. Działają chłopacy teraz na Śląsku. Mieli rozmowę z UDT-em, razem Związek Zawodowy Budowlani, czyli chłopacy tam zrzeszeni, razem z UDT-em, na temat szkolenia nowych operatorów. Nowych tych takich lipnych operatorów, bo po lipnych kursach. To, że płacicie tanio za papier, czy tam będziecie mieli książeczkę, czy plastik, a faktycznie nie potraficie jeździć i to jest tylko produkcja operatorów, by wymienić starych, to jedno, bo owszem, potrzebujemy czegoś takiego jak wymiana pokoleniowa i mentalnościowa na żurawiach, ale nie na jeszcze gorsze badziewie. Co do tego Ukraińca jeszcze. On szkoli. Można, możliwe, że trzeba, i tutaj właśnie słowo do pośredników, jeżeli będziecie widzieć jakichś operatorów u siebie, po jego ośrodku, a widać na jego filmach, w jakim ośrodku pracuje, czy jaką firmę ma, a idzie to znaleźć, idzie się też dopytać, to wystarczy ich nie przyjmować. I wtedy tacy ludzie nie będą chodzić do niego się szkolić. A nie cwaniak przyjechał sobie do Polski i robi sobie co chce. Bo nawet inni operatorzy ukraińscy piszą do mnie na priv. Przepraszam, że się w urlop nie odzywałem. No ale urlop w końcu, nie? Z rodziną. Ale oni sami piszą za tą sukę, to trzeba pokazywać. Nie? Zatem, jak komuś się nie podoba ta lista, o której też mówiłem, tych pijaków, to pamiętajcie, że pośrednicy już sobie taką zrobili. I teraz mogą się wymieniać między sobą. Owszem, jest coś takiego, że niektórzy pośrednicy działają na takich szwadronach pijaków, którzy wystarczy tylko się z kierownikiem dogadać, że jak zapiję, to daj mi 2 godziny, nie wlepiaj mi kary, ja ci załatwię następnego. Owszem, i to jest tanio, bo na takich pijokach no przecież nie damy ich za dużej stawki, nie? Bo są trefni, czyli też zarabiacie. Ale macie chyba świadomość, co taki pijok potrafi rozwalać na budowie. Nieprawdaż? Czyli taka lista, tylu się pruło na tym forum Żurawie Wieżowe Praca, że o, jak ja jestem, co to ja jestem i co ja... Ja sobie podzwoniłem do pośredników i powiedziałem, że wam to się chyba bardziej przyda, żeby ich nie zatrudniać. Ja rozumiem, że jest tak, jak jest na rynku, że nie ma operatorów, ale biorąc ich do roboty, no narażacie się na jakieś straty, problemy. A po co wam to? Zatem ja nie będę bronił pijoków i dobrze o tym wiecie, bo to od samego początku pokazałem. Ja nie będę bronił wszystkich operatorów, bo oni mnie też okłamują, nie? I to wszystko wychodzi, bo żaden problem. Tak jak kiedyś się pytaliście o imię i na co znaczy, to jest władca sprawiedliwy, czyli ja potrafię zadzwonić i do pośrednika i rozmawiam z operatorem. I wtedy wiem, czy operator mnie okłamał, czy nie.
Zatem, jeżeli ja mam się bawić w takie rzeczy, to mi się nie chce. Nie? I wychodzi na to, że operatorzy wcale nie są święci. Zatem ja nie będę bronił za wszelką cenę operatora. Ja nie będę bronił za wszelką cenę pośrednika. Jeżeli coś się znajdzie, zawsze pokażę. Tak? A wy może wreszcie dojdziecie do wniosku, że te związki zawodowe i u operatorów i jakiś związek zawodowy właśnie właścicieli żurawi czy pośredników może wypracować coś, co będzie w końcu legalne, co będzie określało normalną stawkę i normalne zasady tego współdziałania. Żebyście nie byli pasożytami, tylko żeby to była symbioza, bo i operatorzy pracując was utrzymują, nie? W pewnym sensie, i wy jesteście zależni od operatorów, bo jak ich nie ma, to żurawie po Polsce stoją bez obsługi. Albo trzeba rypać po 16 godzin, nie? A Państwowa Inspekcja Pracy to widzi. Ja też widzę. Może jest cicho, może nie ma jakiegoś mocnego działania, ale pamiętajcie, że to się wszystko wam zbiera. Więc może dojdźcie do jakiegoś konsensusu i wypracujcie jakieś stanowisko. Macie żurawie wieżowe oferty pracy i tam można to omówić. Owszem, mój post stamtąd zniknął, pewnie po namowach pewnego Jacka u pośrednika, ale kłamstwo ma krótkie nogi, nie? I tak wyjdzie, a zawsze mogę opublikować u siebie. Miłego dnia.